ja, premierowy music. Dziś moim gościem jest świetna artystka, którą cenię za osobowość, muzykalność i poetyckość. Jest to artystka, która niczego nie musi udowadniać. W każdym calu jest świetna. Kiedy słyszę Janis Joplin, słyszę Natalię. Kiedy słucham Natalii, słyszę Janis Joplin. Artystka świetna i niepowtarzalna. Zwyciężczyni drugiej edycji The Voice of Poland. Natalia Sikora. Ostrożnie, to moje serce. Heart, utwór Bad Woman Blues, ale również utwór War in My Mind. To są takie dwa utwory z jej płyty. Siedzę z tą płytą czwarty dzień. No, to jest pełen szacunek we mnie dla Bev. Mam marzenia takie twórcze w związku z tym, co ona potrafi tam też robić. Jak ona potrafi strasznie cholernie wprost, niebezpiecznie wprost coś po prostu mówić do ciebie i ciary mam teraz. No, ważne jest, żeby się właśnie tym zajmować. No, jeżeli coś jest prawdziwe, to zostanie na zawsze. I to jest ta różnica z tym masowym pojęciem, które jest robione na chwilę dla przepływu finansowego. Pierwsze artyści polscy w Polsce są niedoceniani w taki sposób, w jaki docenia się ich w miejscach, gdzie publiczność, odbiorca jest otwarty na coś nowego i autorskiego. I myślę, że tu jest taki punkt do zastanowienia się. Ludzie się jako masowy odbiór przyzwyczajają się do tego, co znają. Ciężko jest im się otworzyć na nowe. Mało tego, no, żyjemy w takich czasach, takich schematów i takich systemów medialnych, że wszystko dotyczy kalkulacji i zarobku. No, ciężko też przy takim myśleniu, ciężko jest się otworzyć na coś wartościowego z muzyką, z melodią, z tekstem, z rytmem i z brzmieniem. Można dostarczać ludziom dance, techno czy disco polo, ale w takiej samej proporcji jak rzeczy mające inny wpływ na wyobraźnię odbiorcy, mówiąc teraz bardzo grzecznie, po prostu. I gdyby taka proporcja łaskawie w tych czasach mogła być zachowana, to bylibyśmy w domu, bo docierałoby do nas to wszystko, co jest, a przynajmniej jakie to jest. Płyta zrobiła mnie piorunujące wrażenie. Kiedy włączyłem 24 maja, pamiętam tę datę doskonale, włączyłem i nagle słyszę ostrożnie to moje serce i leci to dalej. I nagle mówię, wow, jakie to jest super, ten styl, który ty reprezentujesz, on jest bardzo niszowy, bo też ci ciężko go szukać. Nagle pojawia się Aylatan, 14 piosenek, idę dalej, krok po kroku i coraz bardziej. Tam są świetne teksty, kto kocha nie błądzi, kobieta uspokój, hormony sfer, korpo potwory to wasza niewola, zimne blaty, martwe monitory. I kurczę, mówię, Jacie, to jest to, co mnie otacza, to jak ja żyję, to jak żyją moi znajomi i tego słucham i mówię, ja się z tym zgadzam, to jestem też ja. Czym właściwie kierowałaś się i czy to jest twoje odczucie, czy to są jakieś twoje przemyślenia, pisząc piosenki na album Aylata? Powiedziałeś to już, że ty czujesz, że to jesteś też ty. Mhm. To
to jedno z piękniejszych rzeczy, jaką usłyszałam odnośnie pracy mojej oraz zespołu ludzi nad płytą Aylatan. Rzeczywiście celem moim jako twórcy było, jest i będzie docieranie do dzisiejszego człowieka, nie do jego sedna, do jego myśli, do jego wrażliwości i do tego, jak to się przekłada na funkcjonowanie w tym świecie. Bo miło to, co zauważyłeś. Aylatan to jest wrażliwy człowiek. Człowiek, który myśli, który zadaje sobie pytania. Ale to jest też człowiek prosty. Więc dla mnie Aylatan jest jakby o każdym z nas. Każdy z nas ma w sobie człowieka, w którym nagle odzywa się ego. Każdy z nas ma w sobie człowieka, który chce się po prostu przytulić. Każdy z nas ma w sobie człowieka, który w coś wierzy. I każdy z nas ma też swoje problemy. Jak to znowu wygląda, ta droga między problemami a tym wszystkim zewnętrznym. To jest Aylatan. Pracujemy nad tym i będziemy o tym dawać znać przez takie rzeczy jak Facebook, strona. Jest dużo różnych zajęć i to wszystko też trzeba poukładać sensownie. To jest dla mnie bardzo ciekawa praca, bo jest nas dużo. Muzyka, z którą będziemy mieć tam, mamy do czynienia, to jazz i to też jest dla mnie ciekawe. Będziemy tam też tańczyć, to jest dla mnie jeszcze bardziej ciekawe. I postać, nad którą pracuję, ma w sobie w zasadzie pełen wachlarz, mówię o jej osobowości. I to jest dla mnie wyzwanie, a wyzwania kocham. Zostaje mi w głowie refren, zostaje mi w głowie subtelność tego utworu. Chwilę potrzebowałam do tych pewnych bitów, które się tam pojawiają. Może można by było trochę inaczej, no pewnie można, wszystko można. Natomiast ciekawa jest i barwa głosu, i ta subtelność w przekazie, więc ja jestem, jak to się mówi, na tak. Dzięki, Natalia, za rozmowę i za twoją wspaniałą twórczość.